Z końcem starego i początkiem nowego roku podsumowujemy i zamykamy jeden etap, minione 12 miesięcy, a zaczynamy kolejny. To świetna okazja do tego, żeby realizować swoje zamierzenia, wyznaczać nowe cele. Dlatego zastanawiamy się w tym czasie, co warto w swoim życiu zmienić. Często decydujemy się prowadzić zdrowszy tryb życia, więcej czasu poświęcać na własne zainteresowania czy na kontakty z bliskimi. Zapytaliśmy Kielczan, jakie postanowienia podjęli w związku z rozpoczętym właśnie 2014 rokiem i czego by sobie w ciągu najbliższych 12 miesięcy życzyli. Żeby wrócić do Polski, żeby w Polsce się troszeczkę lepiej żyło. Przede wszystkim zdać dobrze magistra, dobrą pracę znaleźć, to takie główne postanowienia noworoczne. Żeby mieć po prostu pracę, umowę o pracę, nie umowę zlecenia, najważniejsze. Nie wiem, palenie już rzuciłem, to nie wiem, więcej kasy może, nie? Moje postanowienie? Przebiegnąć półmaraton. Postanowienia noworoczne. Ograniczyć słodycze. Być bardziej pracowitym. No i chyba tyle. Każda kobieta, parę kilogramów. Na pewno. A tak to oby wszystko było dobrze. Ale na pewno, żeby się nic nie psuło, to jest istotne, bo nowy rok zaczęliśmy od napraw. Przestać palić najlepiej. I zarobić dużo pieniędzy. Na pewno jakoś się ogarnąć w imprezowaniu. No i dla mnie to tyle. Dużo pracy, jak najlepsze zdrowie, no i dużo radości, dużo miłości. Mam nadzieję, że będzie lepszy, nie w porównaniu lepszy niż ten 2013 rok, bo ten był naprawdę pechowy. Dla nas oczywiście. A czy będzie 2014 lepszy, to się okaże. Mamy nadzieję, że będzie lepszy. Spełnienie swoich marzeń, czyli ukończenie dobrze szkoły przede wszystkim. No i między innymi to chyba tyle tak naprawdę, bo ogólnie to wszystko jest w porządku. Jakoś nie zastanawiałam się, wszystko jest w porządku, postanowień żadnych. Palić papierosów nie palę, więc nie mam postanowień. Alkoholu nie piję, więc wszystko, pracę tylko, żeby była praca i nic więcej. Ja mam dużo postanowień. Na przykład? Wyleczyć syna z nałogu. Jeszcze nie wiem, nie wiem, myślałam, ale... Mam nadzieję, że będę się lepiej uczyć. Na pewno więcej czasu spędzać z przyjaciółmi i rodziną. Rozróżniam takie sprawy pilne i ważne. I jak się pilne i ważne połączy, a wpływa to na życie osoby, znaczy w tym przypadku mnie, to warto. Nie, bo no i dbanie o zdrowie przede wszystkim. I trzeba sobie postanowić, bo... Marzenia są po to, żeby je realizować, one pomagają żyć, a jak? Znaczy to nie jest marzenie, no bo to jest marzenie związane z życiem, z moją stabilizacją. Ale jest też wiele osób, które z różnych powodów zrezygnowały w tym roku z postanowień noworocznych. Co roku to samo, no po co sobie jakieś tam postanowienia, które się nie spełnią. Nie udaje ci ich zrealizować? No na pewno nie. No już wiem, że to się nie sprawdza, po prostu. Spodobali się państwo? Tak, niejednokrotnie. Nie robiłam sobie żadnych postanowień. Dlaczego nie robisz postanowień? Moim zdaniem ten rok jest taki sam jak 2013. Co wymaga to czasu. Nie mam żadnych postanowień, po prostu realizuję codzienność. Tym, którzy mają postanowienia noworoczne, życzymy wytrwałości w ich realizacji, a wszystkim Kielczanom wiele pomyślności w nowym 2014 roku.